pod najnowszym wpisem Agnieszki Woźniak-Starak, 41L, w którym przerwała milczenie po tragedii, pojawiło się kilkanaście tysięcy komentarzy, w tym wiele od osób znanych. Trudno wyobrazić sobie, co czują obecnie Agnieszka Woźniak. Śmierć jej męża, producenta Piotra Woźniaka-Staraka 39L, wstrząsnęła niemalże całą Polską. Dziennikarka od początku mogła liczyć na wsparcie swoich fanów, a także kolegów i koleżanek z show biznesu. W piątek, 13 września, prezenterka we wpisie na Instagramie podziękowała wszystkim, którzy byli dla niej oparciem, zarówno fanom, osobom z TVN-u, jak i rodzinie oraz przyjaciołom. Pod jej wpisem, w którym przerwała milczenie po tragedii, pojawiło się aż kilkanaście tysięcy komentarzy. Większość z nich napisały osoby, które nie znają Agnieszki Woźniak-Starak osobiście. Słowa wsparcia wyraziły jednak także osoby znane. W komentarzach czytamy wpisy m.in. Anny Lewandowskiej, Małgorzaty Rozenek-Majdan, Pauliny Krupińskiej, Małgorzaty Kożuchowskiej, które wyraziły swoje wsparcie wymownymi sercami. Maja Sablewska napisała całym sercem z tobą, Natalia Siwiec, trzymaj się dzielnie Aga, a Katarzyna Kolenda-Zaleska, Aga, wspólnie to ogarniemy. Komentarz wspierający prezenterkę TVN zamieścili również m.in. Rafał Maślak, Hanna Lis, Zofia Zborowska, Ola Kwaśniewska, Kasia Sokołowska, Leszek Stanek, Bartek Jędrzejak czy Łukasz Jemioł. Nie zabrakło także słów Gabi Drzewieckiej, o której Agnieszka Woźniak-Starak ciepło wypowiedziała się w swoim poście, a która zastąpiła dziennikarkę na stanowisku prowadzącej Big Brothera. Aga, twoje wsparcie i życzliwość czułam zawsze. Bardzo ci za to dziękuję i wysyłam dużo miłości, napisała.